carry emotions, the weight of the ocean. You keep climbing mountains, too blind to see. It's not getting you closer to where you wanna be. Your life, the weight on your shoulders, time to put it down. You fall and you break. Po długim czasie udało się dotrzeć. Niesamowita willa. Jedna myśl mi tylko chodzi po głowie. Czy nadal będzie dostępna? Tutaj jest wejście. Boże, ale alejka. Czy to już jest wejście? Chyba nie. Kosiarka wyzionęła ducha. Zawalone. Niepokoją mnie strzały, które słyszałem. Klimat. W tej willi ostatnim mieszkańcem była starsza kobieta. Po jej śmierci, niestety, nie miał się kto zaopiekować tym domem. I wszystko przeszło na skarb państwa. Najprawdopodobniej to jest jej portret. Nie wygląda na przyjazną. Ale pozory mylą. Ale piękne miejsce. Naprawdę jest klimat. Ale wypas. Jadalnia przygotowana. Jakby za chwilkę mieli się zebrać goście. Marmurowy kominek, piecyk, tak zwana westfalka. Naprawdę wszystko na najwyższym poziomie. Fotel ratanowy bujany. Nad kominkiem czuwają dwa pieski. Portrety.
Być może właściciel, kto wie. Kuchnia całkowicie zagracona. Chyba nie da się tędy wejść. Spróbuję z innej strony. Klimat. Dawno nie byłem w takim domu. Przykre to jest, że takie domostwo z braku spadkobierców przechodzi w ręce Skarbu Państwa. Wszystko jest rozszabrowane. Nie wiem, czy tam można iść dalej. Jakiś kolejny pokój. To już mi się nie podoba. Jak ktoś zostawia taki bałagan. Przypomina to klimatu z dołu. Kołyska dla dziecka. Kurde, ale z zewnątrz było widać, że dom jest spory. Wejście na strych. Tędy również można zejść na dół. To jest bałagan, który widzieliśmy. Idziemy dalej. Kurde, co tutaj było? Jakieś miejsce obrzędów. Wow, ale kapliczka. Zobaczcie to. Prywatna kapliczka w domu. Zdjęcia rodzinne. Jezus z odłamaną ręką. Hospital. No, kapliczka robi wrażenie. Zobaczymy, co jeszcze kryje to miejsce. Tutaj widzę, że jest sypialnia. Ale nie będę tu wchodził. Tutaj też bałagan. Szkoda, że wszystko porozwalane. Thank you.
Sypialnia. Sypialnia aż tak mnie nie zaskoczyła, aczkolwiek ma swój urok. Jakiś tajemniczy kufer. Sufit zaczyna przeciekać. Niedobrze. Kolejna sypialnia. O, tutaj mamy tak zwaną kozę. Też bardzo ładna, żeliwna. U góry zdjęcia bubaska. Z tego co wiadomo, to mąż tej kobiety zajmował się polowaniem, stąd też tego typu obrazki w tym domu. Gdzieś tu nawet kiedyś leżały łuski po broni, nie wiem jaki kaliber. Może znajdziemy, zobaczymy. Tutaj projektor. Nie wiem, czy wszedłem. A, tu łazienkę minęliśmy. Tu mamy łazienkę. Łazienka dość skromna. Kaczuszki, mewy. Tak jest. Za oknem. Takie widoki. Teren domu całkowicie zarośnięty, a później już tylko pola. Tu widziałem jeszcze wejście do góry, czy to było tu? Tak. Wejście do góry. O kurde. Strych też może być ciekawy. Na samym wejściu widzę tutaj stare radio oraz kilka piecy. Deski przegnite. Trzeba uważać. O kurde, ale piec. Wejście na górę. Tu jest jakaś wieżyczka. Oby tylko nie było tutaj jakiegoś roju pszczół. Tak też może być. Kurde, nie wiem czy dam radę tutaj wejść. Kurde, nie zmieszczę się. Nie zmieszczę się, niestety. Mogę jedynie wam pokazać, jak tam wygląda.
wchodzimy. Niestety nie przejdę. A drugi kawałek deski jest zablokowany. Naprawdę ostrożnym. Ulszerszeni. Spadam stąd. I to jak najszybciej. Zanim mnie zauważą. Ulszerszeni tam jest. Trzeba stąd spadać. I to jak najszybciej. Tymi schodami nie szedłem. Ale zaraz zobaczymy, co tu znajduje. Spiżarnia. Tapety odeszły od ściany. Jest tutaj jakaś sypialnia mała. A na samym końcu kask. Dobra. Teraz trzeba stąd zejść. Spróbujemy tędy. Choć nie wiem, czy to nie jest zawalona część. W którą stronę? Chyba nie w tą stronę. Wróciłem do tego pięknego pokoju. Wyjście jest w drugą stronę. Kask przebity. Pani, zakończymy dzisiaj eksplorację. Mam nadzieję, że będzie wam się śniło. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia.